23 dzień marca 2014 roku, niedziela, to już 20 kolejka 4 Ligi Mazowieckiej Grupy Północnej ze stadionu przy ulicy Konwiktorskiej 6. Witają Państwa Kevin Aston i Łukasz Krówczyński. Witamy i zapraszamy na mecz miejscowej Polonii Warszawa z KS Łomianki. Obie drużyny są już na płycie boiska, czas więc poznać składy. Goście KS Łomianki, między słupkami z numerem 12 kapitan Michał Wielgus, dalej w obronie od prawej strony numer 15 Łukasz Kawka, 6 Adam Matuszczak, numer 23 Daniel Ziomski, 21 Radosław Marcinkowski. W drugiej linii zagrają numer 13 Daniel Waniek, 22 Adrian Kubicki, 11 Mateusz Kowalski, numer 19 Patryk Gac, 8 Oskar Iwan i 14 na szpicy Sebastian Dąbrowski. Polonia Warszawa to w bramce z numerem 25 Paweł Bysznowski. Dalej w obronie od prawej strony numer 21 Kacper Lachowicz, 26 Piotr Augustyniak, numer 14 kapitan Aleksander Fogler, 8 Dawid Klepczyński. Pomocnicy numer 7 Adrian Ligienza, 99 Wojciech Hanczak, 27 Mariusz Ujek, numer 17 Dominik Lemanek, 44 Mateusz Sołtys i w ataku na szpicy z 11 Michał Strzałkowski jako główny. To spotkanie prowadzi pan Tomasz Kwiatkowski, na liniach pomagają mu Marcin Isowski oraz Filip Sierant. Białe koszulki, czarne spodenki goście, czarne koszulki, białe spodenki Polonia Warszawa. Kevin, to twój debiut na meczu czwartoligowym. Jest to mój debiut, witam państwa, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jak słychać w tle, kibice już są nagrzani. Ja mam ściarki już na skórze, tu już widzę, że od gwizdka, że Polonia cały czas ma piłkę, ani razu jeszcze Łomianka jeszcze nie odebrała. O, pierwszy raz teraz Łomianki mają pierwszy kontakt z piłką, a Polonia odebrał. Piotr Augustyniak, dobra, pewna, spokojna interwencja stopera czarnych koszul. Jest Adrian Ligienza, były piłkarz Avi Świdnik, on spędził rok w tym zespole. Spokojnie, ponownie piłka trafia do Augustyniaka, jest Wojciech Antczak, on nie wystąpił w pierwszym spotkaniu z drużyną Bugu Wyszków, piłka wędruje na prawą flankę. Kevin, jak forma? Wczoraj twoja drużyna Chelsea Londyn w derbach 6-0. Pewnie dzisiaj jesteś mocno zmęczony. Nie, całkiem dobrze, elegancko, ciut, tak jak mówię. Damy radę. Mam nadzieję, że będzie taki wynik dzisiaj, jak mieliśmy wczoraj Chelsea Londyn z Chelsea Arsenal. Trochę szkoda mi było z Czesnego. My Londyńczycy męczyliśmy biedaka wczoraj. Trochę napracował Wojtek wczoraj, ale 6-0 dla Chelsea, więc to nasze derby, idziemy dalej i mamy nadzieję, że nadal jesteśmy w ćwierćfinale jeszcze Ligi Mistrzów, więc... No tak, oczywiście. Wracamy już do wydarzeń na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej 6. Mamy stały fragment gry dla gospodarzy. Dzisiaj pan Tomasz Kwiatkowski, to jest na co dzień arbiter pierwszoligowy. On prowadził 9 spotkań w tym sezonie na szczeblu właśnie pierwszej ligi. Mamy rzut wolny ponad 30 metrów do bramki Michała Wielgusa. Jest Mariusz Ujek, jest Adrian Ligienza. Obaj to specjaliści od uderzeń właśnie z takiej odległości. Widzę, że bramkarz Łomianek tak skacze, kieruje, gdzie to zablokować tą piłkę. Adrian, być może on strzeli, czy nie? Adrian Ligienza, trafia w mury Adrian Ligienza. I Łomianki, piłka zagrana do środka. Ładnie podał, oj. Dobrze Fogler, przeciął to podanie, znakomicie antycypował, teraz jednak szybka strata. Uwaga, próba uderzenia z dystansu zablokowana przez grającego z numerem 8 Dawida Klepczyńskiego. Ujek, to była najjaśniejsza postać meczu z Bugiem Wyszków. Na razie sporo chaosu, sporo niedokładności w jednych i drugich. Bo widać, że kibice nie śpią, absolutnie nie, nie śpią. Jak widać po mojej lewej stronie, wszyscy no stojąco. Jakby szacunek dla klubu swojego. Bardzo ładny gest. Bardzo miło mi się widzieć tutaj całe rodzinę tą tu, dzieci każdego wieku. Oglądają się, mają tam szaliki w góry. Bardzo tak, ładnie, kibicują no tak, pięknie. Polonia słynie z tego, że to klub rodzinny z pokolenia na pokolenie. Dzisiaj masz okazję to zaobserwować, bo dzisiaj również jesteś pierwszy raz na stadionie przy Konwiktorskiej 6. Na razie, jak mówisz, pozytywne wrażenie, bardzo tak? Bardzo pozytywny, bardzo, bardzo pozytywny. Tak jak mówiłem, dzieci tu są, widzę teraz ojca z dzieckiem tam na rękach. Bardzo ładnie. Podajcie wam, że to nie będzie mój ostatni raz dzisiaj. Cieszymy się bardzo. I przy piłce drużyna Polonii Warszawa jest kapitan Aleksander Fogler, 21-letni piłkarz, były piłkarz startu Otwock, wychowanek Polonii. Uwaga, Klepczyński, lewą flanką. Jest atak i stoi tuż przed,
Teraz będzie okazja. Antczak po ziemi i broni Michał Wielgus. Pierwsza tak groźna sytuacja w tym spotkaniu. Bramkarz też nie śpi. Dobra, pewna interwencja kapitana drużyny gości Michała Wielgusa. Antczak w środku pola na prawe skrzydło. Kacper Lachowicz, zaledwie 18-letni piłkarz, do przodu. Jednak to podanie z cyklu tych na zapalenie płuc. Chciał podać, żeby bramkarz Łomianki jeszcze miał jeszcze jedno kopnięcie. Zobaczymy, jak daleko teraz kopnie to, albo po prostu czy on poda tak nisko. Zobaczymy, jak mocnym wykopem daleko, dysponuje daleko. Wielgus. No i niezły. No prawie jak w rugby, prawie jak w rugby. W tej popularnej na Wyspach dyscyplinie sportu. Klepczyński, blisko niego zawodnik rywali, przejmują piłkę gospodarze. Przepraszam, goście. Ligienza, Antczak. Łukasz Kawka. Kawka, blisko niego Mariusz Ujek. Wygrało doświadczenie ładnie, kapitalnie ładnie. Mariusz Ujek. Widać, iż grał na boiskach polskiej ekstraklasy. Strzałkowski, najskuteczniejszy strzelec Polonii Warszawa, zatrzymany. Ale widzę cały czas, że Łomianki szukają czparkę w obronie Polonii. Nie mogą znaleźć. Na razie szczelna ta defensywa czarnych koszul. Na pewno bardziej szczelna niż Arsenal Londyn we wczorajszym spotkaniu. Oj, nie mów. Ale jest. Teraz niedokładne podanie z autu zaczną zawodnicy KS Łomianki, podopieczni Michała Pirosa. Ale to jest to, co się dzieje się tutaj dzisiaj, co ja widzę, że obydwie drużyny starają się. Nie tylko to, że jedna drużyna dominuje i tylko podają bez sensu, żeby marnować czasu i tak dalej, bo nie widzą, co robić tą piłką, podają to skutecznie. Łomianki szukają wejście przez tą obronę Polonii, nie mogą na razie. Chociaż wydaje mi się, że oni wyczuwają przeciwnika swojego. Badanie przeciwnika jak w pojedynku bokserskim, pierwsze minuty rozpoznawcze. Wojciech Antczak, wcześniej odgwizdany faul na Mariuszu Ujku. Chyba najczęściej faulowany piłkarz na początku tego spotkania. Ujek, krótko rozegrany ten rzut wolny. Mariusz Ujek pod pole karne, wprost jednak na głowę rywali. Piłka w środku boiska. Waniek. Łomianki znowu szansą. Groźna akcja, prawą stroną Mateusz Kowalski. Dobrze w defensywie Dawid Klepczyński. Oj, to musiało boleć. My tutaj obaj się z Kevinem skrzywiliśmy w momencie przyjęcia tej piłki na twarz. No, mi od razu się skojarzyło z wczorajszym KSW. Ale można powiedzieć, że dzielnie zablokowany. Tak. W ogóle nie da po sobie nic poznać, że dostał piłką. Podziwiamy. Mariusz Ujek. Uwaga, groźna akcja polonistów. Ładny teraz rajd, ładna indywidualna akcja zakończona faulem. No i będzie kolejny rzut wolny dla Polonii Warszawa, około 26 metrów. Mamy też pierwsze indywidualne upomnienie. Żółta kartka dla zawodnika gości. 8 minuta spotkania, cały czas bezpłodni w swoich atakach piłkarze obu zespołów. Ale teraz będzie kolejna okazja do tego, aby napocząć tutaj dzisiaj rywala dla Polonii Warszawa. Mamy stały fragment gry. I znowu niestety Łomianki muszą stawić mur obrony. Tak, Wielgus przyczajony w bramce. Bramka sygnalizuje, gdzie stać. Jest Lemanek, jest Mariusz Ujek. Wydaje się, że to Lemanek, Dominik Lemanek! Trafia w mur po raz kolejny. Piłkarze Polonii nie wykorzystują stałego fragmentu. Fogler spokojnie, bez ryzyka w kierunku własnego bramkarza, byłego golkipera, między innymi Legionowo Pawła Bechnowskiego. Ligienza. Augustyniak. No teraz podają sobie spokojnie, na spokojnie. Budują od tyłu ten atak poloniści, metodycznie. Klepczyński do środka, Fogler. Ładnie po ziemi do Ujka, Ujek. Teraz 3/4 boisko. Strzałkowski na prawe skrzydło, jest Lemanek, centra, Lemanek! Odrobinę za mocno. O ile dobiegnie, nie dobiegnie. Nie dogonił tej piłki Mariusz Ujek. No on ma 37 lat, Kevin.
Miał prawo nie dogonić. Ja mam 45 prawie. A byś dogonił? A nie, ja nie mówię. Ale byś spróbował. Spróbować można. Jasne. Z autu KS Łomianki. Łukasz Kawka, to on został upomniany żółtym kartonikiem. Widzę, że jesteś fanem dużych, dalekich wyrzutów i dalekich kopnięć. Lubię, jak ludzie tak starają się, bo jeżeli coś jest, jeżeli kopią tam długo, albo rzucają długo, na długo, to znaczy, że oni to robią celowo. Czyli że mają kick plan, and run, tak? Że mają plan, a nie to, że po prostu rzucają i mają nadzieję, że ktoś to złapie, prawda? Lubię, jak piłkarze mają plan, że jest strategia. Dzisiaj strategię przygotowywali Piotr Dziewicki, były piłkarz Polonii Warszawa, mistrz Polski z tą drużyną z roku 2000. Fogler teraz... poza linię boczną, nie chciał ryzykować stoper Polonii Warszawa, tak mi się wydaje. No Łukasz... teraz zobaczymy, jaki tu będzie rzut z ręki. Łukasz Kawka. Jest to daleko, czyli zmierzony. Do swojego. Uwaga, niestety, poloniści, Polonia Mateusz, Sołtys. Nie, Łomianki odebra, oj! Ale twarda, zażarta walka. To jest ten, co dostał w twarzy wcześniej, prawda? A nie, to wydaje mi się, że w twarz dostał wcześniej Mateusz Kowalski, a nie Łukasz Kawka, ale mogę się mylić. A, wojownicy. Wojownicy, wojownicy. Daniel Waniek, on zacznie od rzutu wolnego. Spora odległość do bramki Polonii, nie ma bezpośredniego zagrożenia. Zobaczymy, jak rozwiążą ten stały fragment gry zawodnicy KS Łomianki. Ładnie. Waniek, Błysznowski. Piąstkuje przed siebie bramkarz Polonii. Nie ryzykował tego, aby łapać piłkę w swojej bramkarskiej rękawice Błysznowski. I z autu KS Łomianki. Wysokość pola karnego Polonii Warszawa. Sołtys niecelnie wprost pod nogi rywali. Uwaga, atakują zawodnicy gości. A niestety nikogo tam nie ma, żeby to odebrać i ładnie, skutecznie to... skorzystać. Ale już z kontrą suną poloniści. Jest Dominik Klemanek. Do środka, Ligenza. Wojciech Hanczak, błyskawiczne podanie. Oj, będzie okazja, Sołtys! Szansa kapitalnie! Broni to Wielgus! Fantastycznie bramkarz KS Łomianki. Ale ten polonista mógłby zatrzymać tą piłkę i tak wiesz, dryblować za bramkarzem i miałby tam bramkę. Albo podciąć niczym podciąć. Tomasz Frankowski w najlepszych latach. Uwaga, tymczasem poloniści. Dobrze głową defensor KS Łomianki. Lemanek, ujek. Jest przerwana gra. Będzie rzut wolny. Ale a propos tego, co właśnie mówiłem, Łukasiu, to jest zawsze tak, że się mówi, że widz to jest najlepszym komentatorem, prawda? Tak. My nie gramy tam na boisku. My widzimy nam łatwo wszystko. Mówić, ale nam łatwo też mówić, a jednak mimo wszystko... A my widzimy wszystko z góry, a oni są tam na płaszczyźnie, więc... Mamy najłatwiej, dlatego my siedzimy przed mikrofonem. Ja robię to samo przed telewizorem też. Tak samo jak ludzie, którzy słuchają nas teraz przy internecie. Mamy rzut wolny dla Polonii Warszawa. Zobacz, jak wszyscy są tak blisko zgrupowani. 14 minuta tego spotkania. Ciekawe, gdzie to celuje. Wydaje mi się, iż będzie dośrodkowanie. Do środka. Dobra, centra, szansa, Wielgus przed siebie. Bramkarz KS Łomianki. Jeszcze walczą za żarcie zawodnicy obu zespołów. Anczak zastopował Wojciech Anczak. Oskara Iwana, to jest syn Tomasza Iwana Błego, znakomitego reprezentanta naszego kraju. Ty osobiście znasz Tomka, Kevin? Znam się z Tomkiem już kilka ładnych lat. Nawet grałem z nim. Na plaży? Nie, na Legii. Jak są te mecze dziennikarzy, tak? Artystami, to grałem na tej samej drużynie na całe szczęście jak Tomek, więc... Myślałem, że może być soccer, bo wiem, że Tomek Iwan się specjalizuje w tej dyscyplinie sportu. Robimy to charakterytywnie co rok. Dziennikarze, artyści. Zbieramy pieniądze dla dzieci. Popieramy jak najbardziej. Antrzak. Wszystko jedno, gdzie gramy, abyśmy grali. Dokładnie, dokładnie. Anczak do Ujka. Klepczyński. Oj, teraz Polonia ładnie podali. Akcja jest, Sołtys, pole karne. Mateusz Sołtys, ujek! Trafia zawodnika rywali. Jeszcze nie koniec tej akcji, spore zamieszanie. I Wielgus. Ale Polonia walczyła. Ale było gorąco. Wow. Ściarki nie przechodziły. No i kibice. No i płynie, słusznie, płynie inspiracja z trybun teraz. Tak jest. Zmaga się doping na
trybunie głównej stadionu przy ulicy Konwiktorskiej 6, no rozgrzali tą akcją swoich kibiców. Pudu piersi Piotra Dziewickiego. Piękny kibicują. Widzę, że jesteś pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem, naprawdę. Piękny. O to chodzi właśnie. I Błesznowski, bramkarz czarnych koszul, doświadczony 31-letni golkiper. Dobre warunki fizyczne, 186 cm wzrostu. Klepczyński, lewe sektory boiska. Jest Wojciech Antczak. Antczak do stopera swojego zespołu. Piotr Augustyniak, były piłkarz liderującego w czwartej lidze północnej Bugu Wyszków, Ujek. Miał problemy z przyjęciem tej futbolówki. Mariusz Ujek wraca, piłka na połowę Polonii. Fogler naciskany pod presją do Błeszczowskiego. Było blisko! Aj, gdyby przeciął to podanie, zawodnik KS Łomianki, Sebastian Dąbrowski, mogłoby być groźnie. Ryzykownie teraz grali poloniści, ale skończyło się na strachu, jeśli chodzi o drużynę gospodarzy. Ale wyglądało na to, że ten z Łomianki ta chciał ominąć tą piłkę. Gdyby to zablokował, miałby kontrolę nad piłką. Antczak. Na całe szczęście dla Polonii tego nie zrobił. Dla Polonii tak. Na szczęście skończyło się na strachu dla gospodarzy. Oj, ręce do góry. To był czysty. Antczak. Przecież podniósł ręce do góry, że nic się nie... O. No zdanie ma... Wiesz, że sędzia ma zawsze rację. On ma ostatnio... Nie wiem, czy rację, ale ma ostateczne słowo. I od rzutu wolnego zaczną goście. Nie kłócimy się z arbitrami. Daniel Waniek, on zacznie od rzutu wolnego. Daniel Waniek pod pole karne. Spokojnie jednak w obrębie własnej szesnastki zawodnik Polonii Warszawa, Fogler. Klepczyński, Ujek na jeden kontakt. Łomianki Mariusz... nie mogą znaleźć wad w obronie Polonii dzisiaj, nie może. Mariusz Ujek do Mateusza Sołtysa. Sołtys to zupełnie dzisiaj inny piłkarz niż w meczu z Bugiem Wyszków. Zdecydowanie lepsza postawa tego piłkarza. Lachowicz teraz z wykorzystaniem całej geometrii boiska Polonia. Ligienza. Na jeden kontakt grają poloniści. Ligienza niecelnie, zabrakło tego podania. I mamy aut dla Polonii Warszawa. To już 18 minut tego meczu za nami, cały czas bez bramek, ale nudno nie jest. A, nie jest nudno, jest naprawdę bardzo fajna gra. Ja kibicuję czystej grze. Jak jest dobra gra, naprawdę czysta gra i jest piłko nożna. No teraz trochę mniej czysto. Faulował grający z numerem 22 Adrian Kubicki. No ale to jest męski sport, nie oszukujmy się. Tutaj musi być twarda, ostra, bezkompromisowa gra. Każdy się uwaga, i poloniści Ligienza! Poprzeczka! Ależ to było uderzenie! Kevin, uszczypnij mnie, czy ty też to widziałeś? Kapitalny strzał! No i trafia w poprzeczkę Adrian Ligienza. W środku bramki, ale niestety... To by był gol Stadiony Świata. Odciąłbym rękę, że bramka sama podskoczyła kilka centymetrów. Tak, ta poprzeczka drży do teraz, Kevin. Szkoda, to byłby super. Wielgus. Ale już widzą, że można, więc... Tak, i liczymy na więcej. Może już poczują krew. Uwaga, przy piłce Kowalski, Mateusz Kowalski, blisko niego dwóch rywali, przewraca się Kowalski bez interwencji arbitra i już Polonia. Piotr Augustyniak. Augustyniak z pominięciem drugiej linii, Ujek w wadze powietrznej. Ładnie to zrobił Mariusz Ujek. Uwaga, Michał Strzałkowski, to jest najskuteczniejszy gracz Polonii, 13 bramek w tym sezonie. Michał Strzałkowski. Strzałkowski. Klepczyński w pole karne. Jest w górze, ale jest w górze jeszcze. Nie koniec tej akcji. Klepczyński do tyłu. Fogler. Adrian Ligienza, autor tego kapitalnego uderzenia w poprzeczkę. No ale strzały w poprzeczki, w słupki to strzały niecelne. Antczak w kole środkowym boiska. Piotr Augustyniak. Fogler. Antczak na jeden kontakt. Ujek do prawej flanki. Szeroko Lachowicz. Kacper Lachowicz. Szansa, nie sięgnął tej piłki. Mariusz Ujek. Aż podskoczył tam Piotr Dziewiński wraz ze swoim asystentem Emilem Kotem. Nieczysto wtrafił w tę piłkę Mariusz Ujek. Ale kolejna świetna, oskrzydlająca akcja w tym meczu.
Zobaczymy, co teraz bramkarz zrobi z tą piłką. Pewnie daleko jeszcze. Kopnięcie jest. Leci piłka. Lądował i z powrotem. Ligienza. Ależ on walczy w środku pola. Lachowicz. Do Foglera. Aleksander Fogler. Do Klepczyńskiego. Klepczyński, Antczak. W poprzedniej kolejce KS Łomianki w meczu u siebie pokonały 2-1 Bzurem Chodaków. Z kolei Polonia w Wyszkowie w meczu na szczycie zremisowała 1-1 z miejscowym Bugiem. Dzisiaj Bóg w meczu z rezerwami Wisły Płock w Gąbinie zwyciężył 2-1 i tym samym, jeśli dzisiaj Polonia nie zwycięży, to przewaga punktowa Bugu Wyszku zwiększy się do 8 oczek. Tymczasem Fogler. Antczak. Wojciech Antczak, Strzałkowski, efektownie Sołtys, Mateusz Sołtys! Od bramki zacznie Wielgus. Pewnie my oddajemy te same odgłosy, co każdy, który ogląda nas teraz w tym momencie. Ale krystalizuje się powoli przewaga Polonii Warszawa. Trzeba to oddać, iż Polonia przejęła inicjatywę i to teraz Polonia jest zdecydowanie groźniejszym zespołem. Daleka piłka. Jeszcze nie wiadomo, kto to... Faulowany ujek przez Łukasza Kawkę. Musi uważać ten piłkarz, on ma już na swoim koncie żółty kartonik. Fogler. Piotr Augustyniak. Aleksander Fogler. Mariusz Ujek. Ujek do... Augustyniaka, ten naciskany Augustyniak, Błeśnowski, poradził sobie z tym bramkarz drużyny Polonii Warszawa. I KS Łomianki, Antczak, ładnie zagarnął tę piłkę. Pięknie, i o to mi chodzi, Łukasz, o to mi chodzi. Efektownie i skutecznie Wojciech Antczak. Lachowicz do Piotra Augustyniaka. Fogler. Szeroko. Dawid Klepczyński. Klepczyński. No. Piłka opuściła plac gry. Niestety. I z autu zaczną KS Łomianki. Z autu Łukasz Kawka. Sołtys. Mateusz Sołtys. On w wieku juniorskim w barwach Sępa Rusynów zdobył ponad 100 bramek. Wielgus. Nie chciał ryzykować kapitan gości, Michał Wielgus. Złapał tę piłkę. Trudno się dziwić. Trudno się dziwić. Teraz efektownie piętą grał Mateusz Kowalski. Ta piłka jednak bez adresata. I znowu. Znowu mamy aut. Klepczyński. Ligienza. Długa piłka do przodu w angielskim stylu. Jest gwizdek arbitra. Faulowany zawodnik gości. Od rzutu wolnego zacznie zespół KS Łomianki. Ale na całe szczęście... Nie ścięga po to kieszeni, po kartę. Jak najbardziej. Łomianki. Długi przerzut na prawe skrzydło. Mateusz Kowalski. I znowu mamy out. Sołtys. O, Polonia do szybko. Ujka. Szybko próbowali znowić tę grę poloniści. Nie czekają podopieczni Piotra Dziewickiego. Teraz ostre starcie w środku pola. Gramy jednak dalej. Nic nie było zdaniem arbitra. Mateusz Sołtys, ale widać jednak większą kulturę gry w poczynaniach czarnych koszul. Jest pewien pomysł w akcjach rozgrywanych przez drużynę czarnych koszul. I stołeczni w posiadaniu piłki. Piotr Augustyniak. Kacper Lachowicz. Dawid Klepczyński. Lewa flanka,
Ładnie się zastawiał Sołtys, urwał się rywalowi. Sołtys na 16 metr. Uwaga, jest ujek. Wybijają piłkę zawodnicy gości. Nie koniec tej akcji. Strzałkowski dobrze się zastawiał. Lachowicz do Lemanka. Polonyści teraz muszą się zgrupować jeszcze raz. Spróbować jeszcze raz. Muszą zbudować od nowa ten atak pozycyjny Polonisi. Klepczyński. Dawid Klepczyński, pole karne, pędzie groźnie. Dobrze głową obrońcy KS Łomiarki, jeszcze ujek. Za wysoko. Był tam rykoszet, czy też nie. Od bramki zacznie Wielgus. Była siła, zabrakło precyzji. Ale dzisiaj bramkarz Łomianki działa i pracuje tak ciężko jak Szczęsny wczoraj. Tak, ma dużo pracy, trzeba przyznać. Łukasz Kawka, szeroko do Mateusza Kowalskiego, Wojciech Antczak, wszystko zgodnie z przepisami. To był sprytny. Bark, lepszy Wojciech Antczak, to jeden z dwóch młodzieżowców w drużynie Polonii Warszawa, drugim jest Kacper Lachowicz. Oj, Łomianki się kupią. Uwaga, teraz tutaj. To jest dobra akcja, Sebastian Dąbrowski. Dąbrowski, on zrobił to najgorzej jak mógł. Za daleko, niestety, ale niestety nikogo tam nie było, tam się bramce, więc tak, zabrakło, co mógłby zrobić tym? Zabrakło adresów w 16, stąd też, no wyszło jak wyszło, co tutaj będziemy mówić. Od bramki zacznie Błeśnowski. To już 26 minuta meczu, cały czas bez bramek na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej 6 meczu MKS Polonia Warszawa, KS Łomianki. 20 kolejka 4 Ligi Mazowieckiej Grupy Północnej. Kacper Lachowicz, prawa strona boiska. Fogler. Aleksander Fogler, przewracany Strzałkowski, bez gwizdka arbitra. Uwaga, Lemanek, pole karne, Dominik Lemanek, ostry kąt! Po długim rogu Lemanek. No, powiem ci, Kevin, że to jest specjalista od ładnych bramek, Dominik Lemanek, ale tym razem trudna była sytuacja, sam przyznasz. Ostry dosyć kąt, Lemanek starał się, ale obok bramki. Kąt był za ostry, za ostry. Za ostry kąt. Znowu mamy długie kopnięcie. Cały czas mierzysz te kopnięcia Wielgusowi. Augustyniak. Skutecznie jednak w obronie zawodnicy gości tylko na moment. Uwaga, jest te centra. Dominik Lemanek. Lemanek. Gaszą ten pożar w obrębie własnej szesnastki. Oj, ładnie odebrany, ładnie odebrany. Do Klepczyński. Za wysoko, jeszcze raz. Od bramki zacznie Wielgus. I twój ulubiony moment teraz w meczu, Kevin, czyli wybicie Wielgusa. Ja bym powiedział, że to było ten siał, co było wcześniej z daleka. Tak, Ligenzy. Tak, to było piękne, to było piękne uderzenie. Podskoczyłem z krzesła. Przecież my tutaj cały czas stoimy, Kevin. Antczak. Wojciech Antczak, pole karne, będzie okazja! Aj, było blisko! Ładnie znalazł się tam w polu karnym rywali Michał Strzałkowski. No i miał szansę zdobyć swoją 14 bramkę. I słychać, że piłkarze sami słuchają kibiców. Ten doping naprawdę jest super. Tak, płynie cały czas inspiracja z trybun. To motywuje i dopinguje piłkarzy do lepszej gry. Widać, niesie doping dzisiaj polonistów. Uwaga, Dąbrowski powalczył piłkarz KS Łomianki. Dąbrowski czeka na wsparcie. Nieco osamotniony w tej akcji Dąbrowski, nie miał zbyt wiele... Jeszcze Łomianki miał szansę być może, zaraz zobaczymy. Kawka, pole karne i Paweł Błysznowski. Spokojnie, bramkarz drużyny Polonii Warszawa nie musiał biec do tej piłki jak do pożaru. Tutaj mamy najbardziej znanego strażaka w Polsce. No może drugi, bo teraz drugi już, Brudka. Jest tak? Już drugi, Zbyszek już nie odebrał już koronę. I słusznie. No to mamy dwóch znanych strażaków w Polsce. No i może trzecim będzie kiedyś Paweł Błysznowski.
Uwaga, piłka w kierunku Ujka, jednak niecelne to zagranie. Tracą piłkę poloniści w prosty, niewymuszony sposób. Jest Sołtys. Sołtys, świetna technika użytkowa. Ładnie no, teraz operował piłką. Piękny. Widział, co robi. I już poloniści. Klepczyński, lewa flanka. Dawid Klepczyński. Saportuje go w tej akcji Lemanek. Wybrał inny wariant Klepczyński. Cały czas on przy piłce. Do tyłu Klepczyński. Fogler do drugiego z pary stoperów Augustyniaka. Uwaga, Wojciech Antczak. Na prawe skrzydło jest Kacper Lachowicz. Dobrze w defensywie Radosław Marcinkowski. Ale błyskawicznie kasują tę akcję ofensywną rywali poloniści. Nie pozwalają rozwinąć skrzydła rywalom w dzisiejszym meczu podopieczni Piotra Dziwickiego. Absolutnie nie pozwalają na to i to pokazuje, że naprawdę jak również atakują, jak również dobrze bronią. Dobra współpraca między poszczególnymi formacjami drużyny Polonii Warszawa z autu Łomianki. Antczak, efektownie piętą próbował Antczak, ujek z pierwszej piłki, niecelnie. Jeszcze Antczak, kolejny kapitalny przechwyt tego piłkarza w środku pola. Jest Dominik Lemanek. Dominik Lemanek, Lemanek, przy nim Łukasz Kawka, lepszy w tym pojedynku, obrońca Łomianek, nie, Mariusz Ujek, piętą do Antczaka. Wojciech Antczak, on niepotrzebnie czekał na tę piłkę. Wojciech Antczak, chyba odcięło mu nieco prąd po tej walce w środku pola. Grają we czterech. Fogler. Fogler pod pole karne, uwaga, zgranie piłki głową, jest szeroko ustawiony Lachowicz, Lachowicz pole karne, Mariusz Ujek! Trudna sytuacja, z odchylonej pozycji uderzał Mariusz Ujek. On był otoczony z piłkarzami z opozycji, więc... Pieczowicie pilnowany Mariusz Ujek. Od bramki Wielgus. Zagranie piłki ręką przez Patryka Gaca. Takiej gry nie pochwalamy. Nie, ręką nie gramy, to no, nie handball. Dlatego nazywamy to futbol, tak? Amerykanie nazywają to soccer. Soka, to one nie mają pojęcia, tak naprawdę. I z autu Polonia, Fogler. Pokazał mu się natychmiast do gry Piotr Augustyniak, grający z numerem 26 w barwach czarnych koszul, 24-letni obrońca. Złe teraz podanie Foglera, wraca jednak piłka pod jego stopę, Błeszczowski. Musiał do bramkarza, nie miał żadnej innej możliwości naprawdę. Był naciskany, był pod presją. Ligienza. No gdyby to uderzenie Ligienzy było celne, a nie w poprzeczkę, on by był na ustach całej Warszawy, myślę, że przynajmniej do końca tygodnia. To już kilka puszek w niektórych domach by się otworzyło. Tak, tak. Walczył tam ładnie Mateusz Sołtys, skuteczny odbiór. Mariusz Ujek do Klepczyńskiego. Mamy trzech teraz polonistów teraz w środku. Pewnie tylko czekają na tą piłkę. Fogler. Lemanek. Nie było tam jednak nikogo z partnerów zespołu. Leży na murawie boiska Mateusz Kowalski. Wybita piłka przez Wielgusa celowo poza linię boczną. Mamy przerwę w grze. Będzie potrzebna interwencja sztabu medycznego. Za moment przekonamy się. Tak, jest już lekarz czy też masażysta drużyny KS Łomianki na płycie gry. Na placu boju powiedziałby to pewnie Mateusz Kowalski, bo on teraz tu cierpiał. Ten magiczny spray. Tak, on zawsze pomaga. Nieważne, co cię boli. Przychodzą i jest dobrze. Wash and go.
Okej, okay, gramy oddana, dalej. Oddana piłka w geście fair play, w geście Garinczy, byłego znakomitego brazylijskiego driblera. I z autu zacznie zespół KSC Łomianki. Łukasz Kawka z linii bocznej. Daleki wyrzut z autu. Lemanek, Dominik Lemanek. Ujek, oj, Lemanek, pięta, Lemanek, pięta. Ładna akcja, widzę. Lemanek, już pole karne, Lemanek, płasko pole karne, wybijają gracze KS Łomianki. Kolejna składna akcja polonistów, jednak nie zakończona strzałem, zabrakło puenty. Augustyniak. Ligenza. Pozostało nam 9 minut. Tak, 9 minut do zakończenia. Pierwsze odsłony tego spotkania, jak na razie 0 do 0. Ujek, uwaga, Klepczyński. Oj, zdążył. Klepczyński! Nie sięgnął tej piłki. Wielgus, jednak zdaniem arbitra piłka opuściła plac gry. A według mnie zdążył. A tutaj bym się z tobą mógł spierać, powiem ci szczerze. Ale z racji, że jesteś gościem, to się z tobą zgodzę. Okej, znowu będzie, znowu długie kopnięcie. Wielgus z 5 metra. Tylko, że większość Łomianków są po naszej stronie lewej, czyli na swojej stronie. Klepczyński do Dominika Lemanka, byłego gracza Mławianki Mława, byłego też piłkarza młodej ekstraklasy Polonii Warszawa. Tak, tak, istniało kiedyś coś takiego jak młoda ekstraklasa. W tej chwili centralna liga juniorów, w której znakomicie radzą sobie czarne ładne koszule. Uwaga, głową. Sołtys. Oj, zatrzymany Mateusz poza. Sołtys. Z autu Kacper Lachowicz. 37 minuta. Wysokość pola karnego. Lachowicz, uwaga, Mariusz Ujek. Mariusz Ujek zdołał zagrać. Jest szansa. I gol! Jest brama! Adrian Ligenza! Jest brama! To, co nie udało się wcześniej, udało się teraz. 37 minuta. Ligenza i tym razem od tej właściwej strony poprzeczki odbiła się ta piłka. Kopnął piłkę do jednego adresata, czyli do tyłu tej bramki. Ale szchuknął jak z armaty. Piekielnie mocne uderzenie. Ale mi ściarki przechodziły. 37 minuta. Adrian Ligenza. Polonia Warszawa prowadzi 1-0. Ale ładnie teraz się zgraliśmy w tym powiedzeniu 1-0. Bardzo mi się to podobało. Jeszcze mamy 7 minut, żeby być może zrobić z tego 2-0. Ale widzisz, Ligenza jednak sprawił, że w niektórych domach otworzyły się w tym momencie puszki. To był kapitalna bramka było. Kapitalne uderzenie, mocne, pod poprzeczkę. Taka bramka, ja bym się nie zdziwił, gdybym to widział w angielskiej lidze. Piękna była piękny bramka. Piękny strzał. Wiesz, Kevin, my to ci później zgramy na płytę i ty wysyłaj do agentów Chelsea London. I niech Abramowicz przyjeżdża tutaj do Polonii. Dokładnie. Albo Mourinho. O. Klepczyński. Do Foglera. Kacper Lachowicz. Mateusz Sołtys. Mamy zmianę. Nie wrócił już na boisko kontuzjowany Mateusz Kowalski. W jego miejsce z 10 Tobiasz Gac. Piotr Augustyniak do Wojciecha Andrzczaka. Ten w kole środkowym boiska. Niedokładne to podanie. Oskar Iwan. Ale go fal, atakowali. Fal w środku pola teraz. Łomianki nie chcą dopuścić do jeszcze jednej bramki. Tak, błyskawicznie już w środku pola próbują zapobiec tym atakom Polonii Warszawa. Jest Augustyniak do Foglera. Ale najważniejsze, że otworzył nam się rezultat tego meczu. Teraz powinno być już tylko ciekawie. Oj, piękny. O, to był nieładny. To był brutalny faul. Tobiasz Gac, piłkarz, który przed momentem pojawił się na boisku i szybko wpisał się do protokołu meczowego. Żółta kartka dla Tobiasza Gaca w 39 minucie meczu. Mamy rzut wolny dla Polonii. Spora odległość do bramki.
raczej centra, no, aniżeli strzał. To było niepotrzebne, ale już mamy to za sobą. Klepczyński krótko do Augustyniaka, ten przy osi boiska. Ligienza, to jest bohater tego meczu. Do Foglera. Klepczyński. Zobaczymy, czy tutaj Polonię Teres ukara. Zobaczymy, jak zareagują właśnie na tą bramkę. Uwaga, Ujek, Mariusz Ujek. Wybijają zawodnicy Łomianki, nie koniec tej akcji, jeszcze Ujek. Lemanek, jest gwizdek arbitra, fauluje grający z ósemką. Dawid Klepczyński, jest żółta kartka, z czym nie zgadza się publiczność. Jeden za i tysiąc przeciw. Od bramki, to znaczy od rzutu wolnego, zacznie bramkarz Wielgus. Piłkarze Łomianki teraz wycofają się w kierunku bramki Polonii. Zostało nam 4 minuty. Andrzak dobrze w pojedynku powietrznym. Lemanek, Ujek, Dominik Lemanek, do środka jest Szałkowski. Na jeden kontakt, to biegnie, Dominik Lemanek. O nie. Gra zatrzymana. Ja nie zwróciłem uwagi, był faul Kevin, czy ja nie było? Ja też patrzyłem na piłkę. Na piłkę, zawsze patrzymy na piłkę. Czasem na ładne kobiety. Ja mam komentarz za tak, ale nie powiem. Nie nadaje się na wizję. Gramy dalej, teraz Łomianki mają teraz 3 minuty, aby wyrównać wynik. I wciąż szukają szparki w obronie Polonii Warszawy. Widać dzisiaj dobrą współpracę defensorów Polonii Warszawa. Uwaga, może teraz Sebastian Dąbrowski do tyłu. Jest Daniel Waniek. Długa piłka pod pole karne, Augustyniak. Teraz chwila zawahania, ale jeszcze błąd, to mogło drogo kosztować. Wybija piłkę Lemanek, nie koniec tej akcji. Jeszcze spore zamieszanie, duży chaos. Antczak i piłka przy zawodnikach gości, Tobiasz Gac. No ja nie wiem, co autor miał teraz na myśli. Na pewno Nobla za to nie dostanie. Ani żadnej innej nagrody. Może jakiś krzywy but, ale nie ma chyba takich nagród. Złoty but jest. Augustyniak. Antczak. Klepczyński. Fogler. Piotr Augustyniak. Fogler. Klepczyński. I do przodu, do przodu. Przeciął to podanie Waniek. Uwaga! Kawka do własnego bramkarza. Wielgus. Augustyniak. Paweł Błesznowski. Błesznowski, to było ryzykowne. Uwaga, pusta bramka! Nie ma gola! Uderzał z dalszej odległości zawodnik KS Łomianki. Zauważył skorzystał ze szansy, skorzystał. Zauważył to, iż wyszedł z bramki Paweł Błesznowski, no ale strzał niecelny. Wściekły teraz Paweł Błesznowski na kolegów z formacji defensywnej. Ma powody do tego, aby krzyczeć na kolegów z defensywy. Będą rozmawiać w szatni pewnie. Będą rozmawiać. Fogler. Mniej więcej minutę nam zostało. Plus to, co doliczy arbiter, rzecz jasna. Fogler. Kibicują gorąco w ostatniej minucie teraz, żeby może 2-0, żeby było. Augustyniak. Poloniści na boisku słuchają. KS Łomianki, teraz oni mają szansę na jakąś akcję. Oskar Iwan. Oj, Łomianki teraz się... Ładnie, zewnętrzną częścią stopy. Kubicki. Ale obrona Polonii Warszawy jest nie do przebicia. Nie do przejścia. Nie ma. No. Jest gwizdek arbitra, faulowany przy linii bocznej, zawodnik stołeczny. A musi być tutaj extra time dzisiaj, tyle tych faulów dzisiaj, że...
Jest kolejne indywidualne upomnienie. Żółta kartka dla zawodnika KS Łomianki. I kolejny stały fragment gry. Dominik Lemanek. To już 45. minuta. Wszyscy są teraz po stronie Łomianki. Tak, cała drużyna wróciła we własne pole karne, oprócz dwóch piłkarzy w murze. Nowy bramkarz Polonii jest prawie w centrum. Tak, Paweł Błysznowski wyszedł daleko przed własną bramkę, gdzieś na 30 metr. I Dominik Lemanek, on ze stałego fragmentu gry. Pewnie to samego środka pójdzie i idzie. Dominik Lemanek, szansa! Środka. Jeszcze jest w grze. Wielgus naciskany, Wielgus! Na raty, ale skutecznie. Zaczął Wielgus. 120 sekund dodatkowo potrwa ta pierwsza połowa pomiędzy Polonią Warszawa a KS Łomianki. Teraz to wybicie nieco na oślep, na uwolnienie, używając nomenklatury hokeja na lodzie. Nie było tam żadnego z partnerów zespołu. Czekają już na przerwę jedni i drudzy. Fogler. Antczak. Aleksander Fogler. To Piotra Augustyniaka. Augustyniak przy linii środkowej boiska. Lemanek, ładnie Lemanek do Lachowicza, Kasper Lachowicz. Lachowicz, blisko niego obrońca rywali. Od bramki zacznie Wielgus. A nie, przepraszam, faulował tam Kasper Lachowicz. Mamy więc rzut wolny, zacznie Wielgus. Tu czuję, że będzie naprawdę daleko teraz, bo... No ile yardów? Ja bym rzucił wszystko teraz. Ile yardów? Uwaga, jest Sołtys. Do Antczaka, Antczak w środku pola. Nie najlepsze to przyjęcie. Faulowany jednak Wojciech Antczak. Trochę uszło powietrze z Antczaka. On był niemal wszędzie na początku tego spotkania. Uwaga, szybkie wznowienie. Zgranie piłki głową. Przyjęte przez Polonię. Mateusz Sołtys. Ładne podane. Strzałkowski do Ligienzy. Strzelec bramki Ligienza pod pole karne. Zamyka akcję Lemanek. Dzięki, żeby on dobiegł do tego. Dominik Lemanek. Piłka opuściła plac gry po jego dośrodkowaniu. Weź oglądaj taki dobry mecz i komentować bez emocji. To absolutnie... Nie da się, nie da się. Koniec pierwszej części tego spotkania. Trzy kwadranse za nami. Polonia Warszawa po pierwszej połowie prowadzi z KS Łomianki 1-0 po kapitalnym golu Adriana Ligienzy. Tyle na razie. Proszę pozostać z nami. Za kilkanaście minut wracamy na drugą połowę tego meczu. Mam nadzieję, że na taką dobrą grę, jak w pierwszej połowie. Oby.